tak tu ładny. Teraz wam pokażę. To taka winiarnia, kawiarnia, herbatarnia. Fajnie tu. Ale zmęczony jestem, widać trochę. No dobrze, przerzucę na drugą kamerkę, żebyście sobie popatrzyli nie na mnie, ale na to miejsce. To wam pokażę. Super. Ale to fajnie. No dobrze, trzeba załadować swój numer. To takie fajne maszynki mają. Nie tak jak u nas. Tylko tutaj wybieramy swój numer telefonu i wkładamy pieniążki do maszynki, która nam połyka kasiorę. A, tu. Te? Dobra. O, teraz, dobra. Odpala się na zielono, czyli można kasę wkładać. Dla nas to dość egzotyczne, już się przyzwyczaiłem, ale u nas wygląda to dość egzotycznie. No dobrze. No i doładowane, wszystko na temat. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Zaraz wam pokażę, jak tutaj plaża wygląda. Gorąco. Właśnie sobie piję piwko i przechadzam się, ale ich nami jest mega. Thank you.
jest mój kocyk. Piweczko jest, można działać. Można żyć. No, bardzo mi się Ukraina podoba, ale spiekłem się na maksa. Ja cię kręcę. Idę do domu po jakąś tabletkę, bo teraz będę miał gorączkę. Ale po prostu I love Ukraine. Wczoraj bardzo fajny dzień spędziłem, a raczej noc. Wczoraj była pełnia i naprawdę super wyglądało nad morzem, jak morze się srebrzyło od księżyca. Dodawało do takiej niepowtarzalnej atmosfery. No i cieszyło oko. Poza tym w ogóle jak jest pełnia, księżyc rozświetla drogę. No, robi się taka niesamowita atmosfera. Poza tym zawsze mam wtedy bardzo dużo energii. Nie chcę mi się spać, coś bym porobił. Chętnie wtedy spaceruję gdzieś nawet po nocy. Jakoś to tak na mnie wpływa. Ja tam słyszałem różne teorie. Nie jest to dla mnie aż tak ważne. Po prostu tak jest. I tyle. Ale bardzo fajnie. Bardzo, bardzo fajnie. Takie widoki, taki klimat. Posiedziałem na ławce. Coś dobrego sobie zjadłem, jakieś piwko wypiłem i wróciłem po trzeciej w nocy. Nawet nie wiem, jaki czas leciał. Prawda, jak wracałem, to już było puściutko na ulicach. Czuję się tutaj bezpiecznie, nic złego mnie tutaj nie spotkało. Znaczy, kiedyś tam zostałem oszukany, ale to zupełnie inna historia. Natomiast nikt mnie tu nie zaczepia, spokojnie sobie chodzę, w nocy wracałem, nic się nie dzieje. No ale wiadomo, jak i wszędzie, no trzeba być troszeczkę ostrożnym, bo to nie wiadomo, czy to kwestia przypadku, czy znalezienia się w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie. No nie zwracam tak na to uwagi, po prostu staram się być ostrożny, a zarazem nie ograniczając się, tylko doświadczając wszystkiego, co chcę, co lubię. Okej, dochodzę do dworca, muszę coś zjeść na śniadanie. Śniadanka nie jadłem, bo to na Ukrainie jest w miarę tanio, więc można sobie pozwolić na wiele rzeczy. W ogóle pyszne jedzenie mają. Jadłem tu kilka szaszłyków już. No po prostu pyszne, te sosy, sałatka grecka do tego, to w ogóle wymiata. Jeszcze na deser jakiegoś eklerka sobie zjadłem słodkiego. I to pyszne, nie to, że sam cukier i za chwilę mdli po zjedzeniu, tylko po prostu zjadłem tego eklerka, był pyszny i jeszcze bym zjadł. Gdybym był bliżej, to pewnie mi się wrócił. No, także no, mają w miarę naturalne te ciasta. Bo często jest tak, że ciasto pięknie wygląda, do połowy super smakuje, a później po prostu się aż mdło robi od słodkości. Od tego, że jest za słodkie. No, a tutaj super. Zresztą zawsze jak na Ukrainę jeździłem, to uwielbiałem tutaj jeść. Bo to jedzenie mają jeszcze takie chyba, jak to teraz modnie się mówi, mało przetworzone. I coś w tym jest. Dobrze, idę coś gdzieś. Wreszcie jakieś normalne śniadanko, nie? A nie piwo od rana. No dobrze. Gdy sobie siedzisz na ławce i takie masz wrażenie, że jakbyś nie był sam. No ławka pusta, tak?
Wokół nikogo nie ma. Czyżby? Nie wiem, czy to widać. Вот такая аттракция на пляже. Мои дроты на то. Добрый видочек, да? Мега. Kiedyś był w wodzie trochę dalej, jak byłem rok temu. To był dalej, widzę, że go przyciągnęli bliżej. Lub ewentualnie fale go trochę tutaj przybliżyły. No tego nie wiem. Nie mam wiedzy o wiatr, trochę wie, będzie szumiało. Ale widoczek jest mega. Przepraszam za wiatr. Proszę bardzo. Jest telewizja. Idzie się tak jak... Dokładnie 35 metrów. Idzie się jak przez miasto. Nic szczególnego. Tylko jakąś taką tendencję mają do budowania wysokich budynków. Tutaj akurat nie widać teraz. Ale przy morzu. Strasznie wysokie budynki budują. To za chwilę będzie widać. Natomiast dojście do morza. No nic specjalnego. Idzie się jak normalnie przez miasto. A że ciut klimatycznie jak w centrum. Chociaż centrum ma... zupełnie inny klimat, bo właśnie, no bo to duże miasto. No dobrze, teraz wam pokażę, jakie tu budynki lubią budować, to przy całym morzu. Strasznie wysokie. W ogóle jak się tędy idzie, to nie mam wrażenia, jakbym nad morze szedł, ale dobra. Jeszcze drzew nie powycinali, jak u nas w miastach dużych. Natomiast tutaj widać takie wysokie budynki i to jest naprawdę zaraz przy samym morzu. Teraz fajnie widać ten budynek. Tuż schodzę do morza, a takie spore budynki. Spore budynki tutaj budują. Część jest gotowa. Już w ogóle jak szedłem wieczorem, to mało światła się tam świeci. Nie wiem, czy większość ludzi tam jeszcze nie mieszka, czy o co chodzi. Tak w ogóle wszystko wygląda. Znaczy wszystko. Dużo wygląda jakby to wszystko tak jakoś na przyszłość budowali. Czyli jest dużo świeżych budynków, ale wieczorem jak idę, to naprawdę tam niewiele świateł się świeci. Nie wiem, a tam wygląda, że z jednej strony jest 60 mieszkań, to w trzech się może świeci światło. Reszta wygląda jakby jeszcze była pusta. No ale to do końca tego nie sprawdzałem. Tak to wygląda, przynajmniej z zewnątrz. O, zaraz wam pokażę widok, jak się idzie do morza. To jest zaraz za tym dużym budynkiem zejście do morza.
No tak to mniej więcej tu wygląda przy dużej ilości zejść. Czyli potężne budynki, takie naprawdę wypasione. I pyk, 150-200 metrów i jesteśmy nad morzem. Coś wam ostatnio mówiłem, że poruszyło się moje serce. Pewnie oglądaliście ten film i zobaczcie tam dziewczynkę taką, chce mieć córeczkę, tak chce za rękę chodzić i cieszyć się tym, że mogę komuś całego siebie oddawać. Ajajajajajaj, chcę mieć córeczkę. Plus albo minus tego wszystkiego, że żeby od siebie dojść nad to morze, to muszę się trochę nachodzić. Minus jest taki, że muszę się nachodzić, plus jest taki, że muszę się nachodzić i trochę spalić tego, co czego mi nie brakuje, przynajmniej w moim mniemaniu. Nie, no nie jest tak źle, ale przyda mi się. Całymi dniami siedzę w sklepie, więc dzienny spacerek nad morze dobrze mi zrobi. No i to w ogóle wpływa fajnie na nastrój. Ciało to swoją drogą. No dobrze. Uwielbiam takie dojście nad morze, gdzie jest tak zielono, słonecznie. No i de facto wesoło. Ała! Wszyscy słychać, że się tu cieszą. Szczególnie dziewuszki. Zadowolone. No i dobrze tak ma być. Nie trzeba mi wiele do szczęścia. Wystarczy, że sobie idę taką alejką. Wystarczy, że jest słońce, że jest morze. Tyle. Nie muszę zaliczać jakichś zabytków w cudzysłowie. No oczywiście brzmi to tak sobie. Nie muszę mi się odliczyć wszystkie zabytki, nie muszę widzieć każdej architektury i każdego pomnika w miejscowości, w której jestem. Po prostu żyję. Żyję i sprawia mi to przyjemność. Spaceruję, kąpię się, opalam się. Nic mi więcej nie trzeba. Jak już się wygrzeję na tyle, że mi się plaża znudzi, no to pewnie sobie coś tam pozwiedzę. Na razie ja muszę się wygrzać, wyleżeć, opalić, zrzucić ze 3 razy skórę, zanim się przystosuję i wtedy mogę się brać za zwiedzanie. Zapach morza. Jeszcze taki ciepły, jest to Morze Czarne. Lubię oczywiście Bałtyk, ale tu jest dużo cieplejsze morze, więc tu się wchodzi cyk cyk, bez żadnej takiej spinki większej. No dobra, trzeba to miejsce znaleźć, ale trochę mniej ludzi jest. No tak, to po weekendzie. No tak, rozłożę się i idę pływać. No właśnie. Wczoraj odpocząłem jeden dzień od opalania, a dzisiaj się smażę. Muszę się chwalić, tak jak dawno się wypaliłem, żebym poczuł, że jestem na wakacjach. Witaminy D3 nie brakło mi, bo te jesienne wieczory w Bieszczadach są trudne. Bieszczady są piękne, ale czasem tak, jesienią są kolorowe, ale zimą są czasem dość ciężkie. Chociaż jak jest śnieg, to jest fajnie. Natomiast uważam, że w taki czas, kiedy jest dużo Bieszczadach szarości, jest to okres taki ciężki. Jest tam 15 lat w Bieszczadach i zauważyłem, że wpływa to dość mocno na psychikę. Ja jesieni nigdy nie lubię, bo zawsze to jest taki tyłek. Kończy się ciepło, coś co lubię, kończą się dłuższe dni, zaczynają się długie wieczory. No to jest fajne, jak się tam film ogląda i tak dalej, ale jakoś na tym etapie życia nie bardzo mi się to podoba. Wolę słońce, wolę życie, wolę długi dzień, wolę światło. No tak, no i wolę morze. Także nie śpieszno mi do jesieni. Chcę się relaksować tym, co jest. W ogóle to dzisiaj może wygląda jak
zielony bark, jeszcze tylko powinny jajka pływać, bo strasznie dużo zielonego. Zielono czy wodorosty. Ale generalnie jest fajnie. Mnóstwo pięknych kobiet. Najlepsze po zesmażeniu się na plaży, najlepszy jest kwas. Jest to pyszne. Trochę jak Coca-Cola, ale mniej chyba tam męczy wątrobę. Poza tym pani mi tak szczerze nalała, że ledwie kufel cisnąłem, to prawie się polałem. Nie mówię, że polałem się po puzo, czyli po brzuchu. Ona mówi, nie ma puzo. A, dobrze, to mi się podobało. Kurde, jak w Hiszpanii. Ale pogoda. Jestem tutaj czwarty czy piąty dzień, już nawet nie liczę. Tylko jak przyjechałem samolotem, to padał deszcz. Zresztą w samolocie mówili, że na popołudniu zapowiadają burzę. I rzeczywiście popadało. Ale następny dzień i do teraz po prostu jest upał. Jest skwar, jest gorąco. No po prostu żyć nie umierać. I w dodatku jeszcze pełnia była. I tak srebrzyło się morze w nocy. Taki piękny widok był. Na zdjęciach tego nie widać. Porobiłem trochę zdjęć, ale to nie daje takiego efektu zupełnie. Natomiast pięknie to wyglądało i jeszcze dodatkowo jakaś pani stała. To nie jest luneta, tak? Luneta? Jak to się nazywa? Nie, teleskop. I tam za 30 hrywien można było sobie obejrzeć księżyc i tam jakieś dwie planety. Chyba Jupitera oglądałem i Jupisza? Nie wiem, któryś planetę. No po prostu, no powiem szczerze, że no, niezły efekt i takie fajne poczucie, no, że istnieją takie rzeczy odległe, a zarazem takie niesamowite, jak ten pierścień wokół planety, i to widać było w tym teleskopie. No, pierwszy raz coś takiego widziałem i powiem, że troszkę tak daje do myślenia. Tym bardziej jak się to było w nocy, obejrzałem te planety i później spacerowałem wzdłuż morza, oglądając ten blask odbijającego się księżyca, no i pełnię księżyca, gdzie widać te troszeczkę te kratery, więc naprawdę daje to do myślenia i zastanawiałem się wtedy sensem życia, może nie tak poważnie, ale że świat jest taki dość niezbadany, taki wielki, taki dość nieograniczony. No i że coś więcej istnieje niż te wszystkie rzeczy, wokół których my się kręcimy, które nam się wydają najważniejsze. Ta codzienność, która gdzieś nas jakby troszeczkę wchłania i nie zastanawiałem się nad grubszymi tematami. A świat jest na tyle wielki, na tyle niepoznany, że to, w jakim my świecie się kręcimy, to jest jakiś tam ułamek tego wszystkiego. No i to oczywiście w takich momentach człowiek sobie troszeczkę to uświadamia, no ale wiadomo, jak się wróci do codzienności, to zaczyna się kołowrotek i chomik biegnie w kołowrotku. Od czasu do czasu się tam ockniemy, że jest coś więcej. Tak? Niestety na jakimś pogrzebie albo w takich sytuacjach, gdzie mamy trochę więcej czasu na wypoczynek. Tak jak teraz ja mam, gdzie po tylu latach pracy i tylu latach odwlekania, bo kiedyś już sobie dawno zaplanowałem taki dłuższy urlop, ale oczywiście sam siebie oszukiwałem, odwlekałem sobie, przekładałem, zawsze coś tam znajdowałem, jakiś powód do tego, żeby na ten dłuższy urlop nie iść. No ale zauważyłem, że też, że troszeczkę życie się zmienia, nawet to, że mam troszeczkę więcej lat i jak kiedyś bez problemu mogłem pojechać pod namiot, niczym mi to nie przeszkadzało. Teraz nagle się okazuje, że gdzieś 20 parę lat temu spadłem z drabiny i nagle kręgosłup mi się odzywa. Nagle jak jakieś niewygodne łóżko albo nie taki materac, to już czuję kręgosłup. Kiedyś
nic, wszystko było okej. Okay. Jedną noc się nie przespało, drugą się przespało i już wszystko było dobrze. A teraz jak się nie prześpi jednej nocy, to trzy noce trzeba porządnie odespać. No, takie życie, takie życie. Pięknie, popatrzcie, po prostu same te kolory niebieskiej wody i tego nieba. No i ja mogę tu stać po prostu i się wpatrywać, to i nic mi więcej nie trzeba. No oczywiście kwas, który trzymam w ręce i popijam.